Tak jest, jestem bardzo zadowolona. Trzeci raz tak zwany hat-trick. Trzeci raz mi się udało zdobyć to Mistrzostwo Polski. Super, że życiówkę skoczyłam, jeszcze dodatkowo dołożyłam ten 1 centymetr, co prawda, ale mimo wszystko jest to rekord życiowy, więc fajnie to wygląda, fajnie się czuję. No szkoda, że tego minimum na Mistrzostwo Europy się nie udało, bo dziś jednak po cichu liczyłam na to, że się uda, ale... No, trudno. Myślałam, żeby koło tych 14 metrów gdzieś się zakręcić. Niestety, no dzisiaj troszeczkę mi nogi nie pozwalały na to. Byłam bardzo zmęczona po tym środowym skakaniu. No, ale w statystykach europejskich mimo wszystko i tak nie wyglądam najgorzej, bo gdzieś tam w 20 się mieszczę, więc dlatego liczyłam po cichu na to. Po Agnieszce i Karolinie nigdy nie można się niczego spodziewać, więc do ostatniego skoku siedziałam i byłam nabuzowana na każdy skok, żeby w 100% go oddać, bo no wiem, na co dziewczyny stać. To, że dzisiaj skoczyły jak skoczyły, no to myślę, że to przypadek losowy mimo wszystko, bo stać je na dużo więcej. Troszeczkę myślę, że trzeba popracować nad szybkością i nad tym, żeby utrzymywać ten każdy skok, bo jednak troszeczkę siły mi brakuje, żeby tą szybkość donieść do samego końca, więc myślę, że będzie okej. Okay.